Ściągasz końców, to nic strasznego. Wbij na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie. Wiele metod płatności. Wiele zadowolonych klientów. Z kodem SKYDOOM 5% taniej. Link w opisie, polecam. Pod prawie każdym filmem dostaję komentarze, żebym pokazał wam najciekawsze kluby do kariery, bo aktualnie wam się nudzi, nie wiecie czym zagrać lub chcecie po prostu zobaczyć, jaki klub jest ciekawy w mojej opinii. A więc dziś pokażę wam 5 najciekawszych klubów do kariery. Ja jak zawsze poproszę was o łapki w górę, więc jak będzie 1000 pod tym filmem, to nic się stanie, ale będę po prostu wam wdzięczny. Tu macie 10 najnowszych widzów, pozdrawiam również Kusiego, Jakuba 3, Młodego N i Konora, którzy ostatnio donatowali mnie na live'ie. Dzięki wielkie za wsparcie, a teraz przechodzimy do tych klubów. Pierwszy klub na dzisiaj gra we Francji, wygrał raz ligę, a jest to Montpellier. Dlaczego uważam, że ten klub jest ciekawy do kariery? Ponieważ nie ma tu wielkich gwiazd, a budżet wynosi tylko 8 milionów. Co sprawia, że kariera nie jest prosta i szybko nam się nie znudzi. W klubie są też bardzo ciekawi zawodnicy, którzy w przyszłości mogą wprowadzić różnicę. Tymi zawodnikami jest Leconte z potencjałem 84, Mukiele z potencjałem 86 i Rusim z potencjałem 82. Niestety w ofensywie nikt ciekawy nie gra oprócz Ikone, ale on jest niestety wypożyczony. Kolejną sprawą, która mnie ogólnie zachęca do gry tym zespołem, jest to, że nie tak dawno wygrali ligę, a dokładnie w 2012 roku, co mnie osobiście mocno zachęca, aby powtórzyć ich sukces. A tak dla osób, którzy chcą jeszcze realistycznie zagrać tym klubem, tu macie narodowości, które najczęściej przychodzą do ligę. Przechodzimy teraz do ligi niemieckiej, a tutaj najciekawszą drużyną moim zdaniem jest Borussia Mönchengladbach. Jest dużo lepsza od poprzedniego klubu, ma więcej budżetu, posiada już kilka gwiazd, ale rywalizacja w lidze źrebaków jest o wiele większa. Ale to, co mnie skłania do tego, aby nazwać ten klub jednym z ciekawszych, jest to, że posiada kilkunastu zawodników, którzy są mało rozpoznawani, a potencjał mają naprawdę fajny. Jednym z tych zawodników jest Benes, który na start posiada tylko 69 overalla, a jego potencjał wynosi aż 83. Ja o nim wcześniej nie słyszałem, a zapowiada się całkiem fajnie, reszty wam nie będę pokazywał, żeby nie psuć wam zabawy. Jest to też klub, który sięgał aż 5 razy po mistrzostwo kraju, ostatni raz wygrali ligę około 40 lat temu i dzięki temu myślę, że wygranie nimi ligi by było bardzo satysfakcjonujące. I tu macie jeszcze narodowości, które najlepiej ściąga do tej ligi, aby zachować jakiś realizm. W Serie A pokażę wam jeden z pierwszych klubów powstałych we Włoszech, czyli Genoa. Jako że jest jednym z pierwszych klubów, wiadomo, że coś wygrali w swojej historii, ale ostatni podniesiony puchar przez nich był w 1924 roku. I taki powrót na szczyt by był bardzo interesujący i oczywiście niełatwy. Klub posiada jedną gwiazdę, jest nim Perin, ale jak będziemy chcieli zagrać aktualnymi składami, to niestety go nie będzie, bo jak wiemy, przeszedł do Juventusu i w sumie wtedy mamy olbrzymi problem, ponieważ w tym klubie nie ma innych ciekawych zawodników. Nawet nie ma zawodników, którzy dobrze się rozwijają. Czyli musimy polegać tylko na transfery, z którymi też nie poszalejemy, bo do wydania mamy tylko 10 milionów w pierwszym sezonie, ale dzięki temu stworzenie drużyny, która walczy o mistrzostwo kraju, czy też o wyższe cele, zajmie nam dłuższy czas i dzięki temu dłużej się pobawimy tą karierą i tak szybko nam się nie znudzi. A tu macie narodowości do realistycznych transferów. Przedostatni klub gra w Anglii, ale nie w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo bądźmy szczerzy, że kluby z Premier League są łatwe do prowadzenia przez spore budżety i przez to, że łatwo prowadzi się te kluby, szybko nam może znudzić się taka kariera. A więc ja pokażę wam najciekawszy klub z czwartej ligi angielskiej, czyli Coventry City. Angielski klub budżetu nie ma, gwiazd też, ale tak samo jak Borussia Mönchengladbach, ma kilka perspektywicznych graczy, jednym z nich jest Bailis, mam nadzieję, że dobrze czytam. Na początku posiada 61 overalla, ale jego potencjał jest oceniony aż na 81. Jak na czwartą ligę myślę, że robi to wrażenie. I dzięki temu, że mamy kilka przyszłych gwiazd, od razu się przyjemniej gra, na pewno lepiej niż tworzenie zupełnie nowego składu, tak jest w przypadku innych klubów z czwartej ligi, bo niestety tam nie ma innej takiej drużyny, gdzie nie trzeba wymieniać całej jedenastki. Ogólnie sam proces dojścia do Premier League Coventry City będzie długi i dzięki temu ta kariera szybko nam się nie znudzi, a tutaj macie oczywiście narodowości do realistycznych transferów, chociaż do Anglii w sumie każdy przychodzi, ale tu macie narodowości, które pojawiają się najczęściej. I ostatnia drużyna, tym razem z Hiszpanii, a jest to Real Sociedad. Drużyna chyba najsilniejsza z dzisiejszego zestawienia.
Jest w niej wiele ciekawych zawodników, którzy mogą osiągnąć ponad 86 overalla. Tymi graczami są Rulli, Odriozola, Oyarzabal i Januzaj. Klub podniósł już mistrzostwo Hiszpanii, ale to są dawne dzieje i fajnie było jednak przerwać pasy Realu Madryt i Barcelony i stworzyć nową potęgę w lidze hiszpańskiej. Ja grając z tym klubem grałem 5-6 sezonów, więc myślę, że dość sporo i bardzo polecam rozegrać nimi karierę. Ich budżet wynosi 14 milionów, co nas jednak ogranicza, ale to sprawia, że potrzebujemy więcej czasu, aby wprowadzić ten zespół na szczyt. No i tutaj macie jeszcze narodowości do realistycznych transferów. No i mamy koniec odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał i wypróbujecie któryś klub z dzisiejszego filmu. Napiszcie, jakiego klubu waszym zdaniem zabrakło i co wolicie zobaczyć w następnym odcinku. Pomysły na urozmaicenie sobie kariery, czy pomysły na urozmaicenie sobie gry w Ultimate Team. Zachęcam was do wpadania w linki w opisie. Przypominam o zostawieniu lajka i suba, jeżeli jesteś nowy. Mówi do was Skydum, jest tak gorąco, że już nie dam rady, więc na razie, cześć i czołem. Yo!